Koncert, jaki odbył się w kościele ewangelicko-augsburskim, poświęcony był pamięci Jana Edwarda i Józefiny Reszków, wybitnego śpiewającego rodzeństwa związanego z regionem częstochowskim. Ponadgodzinny koncert mógł zadowolić niejednego melomana. Doskonałe wykonania zarówno przez solistów, jak i orkiestr sprawiły, że to muzyczne wydarzenie było godne uwagi. Zgadza się, to jest koncert symfoniczno-oratoryjny, gdzie w programie mamy takie zestawy jak muzyka poważna, ale też i oczywiście oratoryjna, ale też nie zabraknie przemyconej rozrywki. Jednym z organizatorów wydarzenia był samorząd gminy Kłomnice. Gmina Kłomnice jest członkiem tak zwanych gmin reszkowskich, to znaczy, że na naszym terenie rodzina Reszków miała swoje majątki ziemskie, dlatego też tutaj nasza społeczność, gmina, ale też i władze chcemy kontynuować taką tradycję i dbać przede wszystkim o pamięć tych światowej sławy śpiewaków operowych. Wyjątkowy koncert pamięci Jana Edwarda i Józefiny Reszków już za nami, ale jak mówi nam dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, Małgorzata Majer, kto nie miał okazji wziąć w nim udziału, już dziś może przygotować się na kolejne muzyczne wydarzenia. A planów rzeczywiście mamy dużo, bo z kilkoma gminami robimy w tej chwili Jura Rock Festival 29 maja w Koniec Polu. Zapraszamy serdecznie, będzie się dużo działo, będzie bardzo dobra góralska kapela na koniec, będzie można potańczyć, pobawić się. No i oczywiście Festiwal Sztuki i Wina, który będzie w połowie lipca razem z wójtem Olsztyna Tomaszem Gucharskim. Serdecznie zapraszamy, bo też będzie się działo dużo, będzie i jazz, i będzie Muniek Staszczyk i dookoła bardzo dużo imprez dla dzieci i dla dorosłych.